Siemanko wszystkim na naszym kanale, Sylwester już tuż, tuż. A ja tutaj dzisiaj dla Was mam takie dość nietypowe kostki, mianowicie jakiś czas temu jeden z widzów do mnie napisał: Mahony, czy nie chciałbyś kupić wyrzutni? Podał dość atrakcyjną cenę i mówię, coś tu mi nie pasuje. Powiedział, ja Ci najpierw wyślę te wyrzutnie, a później Ty mi zapłacisz. Tylko to ta wysyłka nie była taka hop-siu, bo to tam przez kogoś coś tego, bo on sobie gdzieś kupił w sklepie. I dopiero mi ten sklep wysłał, nie on, jak dziwna akcja w ogóle. W każdym razie się udało, pozdrawiam Cię drogi widzu. I za te trzy kostki, plus jeszcze dwie, których tu nie ma, jedna taka i ty na nim grym, zapłaciłem 400 zł, więc no, sama ta jedna wyrzutnia jest warta 400 zł, więc jak to się mówi, trafiło mi się jak ślepej kurze ziarno. Mianowicie kupiłem to, bo już parę osób się Mahony, nie chcę sprzedać czy coś. Ja to kupiłem tylko i wyłącznie na testy, nie żeby sprzedać i zarobić. Kupiłem pirotechnikę, żeby testować. Mianowicie tutaj mam wyrzutnię od Triplexa. The best. Cena za taką wyrzutnikę na internecie znalazłem za 139 zł bez rabatów. Mianowicie ma 100 strzałów, 20 mm, 139 zł, no to taka górna granica za seteczkę 20 mm, ale. Ląd podstawowy, ląd rezerwowy. I teraz, co jest najśmieszniejsze. Jak czytałem sobie tutaj gramaturkę, że mam, podam 492 gramy mieszaniny, co daje nam tutaj kategorię 2, kod produktu TXB521. I teraz, co jest najciekawsze, czytam Wam efekty. Czerwony błysk z brokatową koroną i czerwonymi gwiazdkami, zielony błysk z brokatową koroną, bla, 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 bla. I wszędzie jest ten błysk. Wiecie, co to jest? To jest wyrzutnia Titanium Salut. Tylko tam od czasu do czasu jakiś efekcik przeleci i ona w każdym razie ma finał chyba z Kraklinią, z tego co patrzę na internecie. No nie wierzyłem. Mówię, tutaj po tych efektach będzie jakaś efektowa, a rzeczywistość jest to bardzo szybko dynamiczna wyrzutnia hukowa, więc jest wow! Następną wyrzutnią, jaką dla Was mam, jest to wyrzutnia Indian Ocean. Można dostrzec, że to jest dość nowa wyrzutnia po szacie graficznej, bo stara szata graficzna to taka była, wiecie, trochę PRL-em waliła. Podam Wam jeszcze rok produkcji Debeściaka. Mianowicie Debeściak jest z roku 2018. Ta kometka, kod produktu 7, przepraszam, P7893. Gramatura 990 gramów mieszaniny. Certyfikacik CE. Kaliber 25 mm, czas strzelania 25 sekund, czyli będzie to bardzo szybka wyrzutnia. Ląd podstawowy oraz ląd rezerwowy. Wyrzutnia wyprodukowana w 2019 roku. Szata graficzna dość fajna, taka oceaniczna. To dobrze, że Titanica to nie zrobili, ale fajnie, fajnie wygląda. No i teraz wyrzutnia. Wow! Nie wiem, czy aż chcę ją odpalać, ale chyba muszę, bo jest to wyrzutnia na MWP-kach. Dlaczego? Bo ogólnie wyrzutnia Genesis to jest chyba, nie wiem, najlepsza wyrzutnia ever, jaka tylko istniała wśród osób, które kochały pirotechnikę. Wtedy, kiedy ta wyrzutnia królowała, to ja jeszcze byłem taki tyci malutki. To jest wyrzutnia, która po prostu wow, uwierzcie mi, że na pince to nam nie poszło, jeszcze na MWP-kach to jest po prostu sztos wyrzutnia z tego, co ludzie piszą, wszyscy się nią podniecają, po prostu wyrzutnia jest po prostu wow, mega, tak jak Zapelin i Achilles. Te wyrzutnie też podobno były super, ogólnie od Jorge. Jorge widocznie miał kiedyś swoje 5 minut jeszcze za czasów MWP. I coś mi tu nie pasowało, mianowicie na internecie jak znajdowałem tą wyrzutnię, ona po środku była dzielona. Była zrobiona z dwóch. Tutaj mamy jedną dużą wyrzutnię. Tu miałem takie wrażenie, że ona jest niby łączona, dlatego zrobiłem tutaj dziurkę, ale nie. Kod produktu JW419 i gramatura tej wielkiej matriochy powinna wynosić dość sporo, ze względu na to, że nowa jest dzielona, ale nie widzę tutaj gramatury, liczba strzałów 80, ale rok produkcji jest to 2017, a w 2017 roku weszło CE, czyli jeszcze poszło zlecenie na Genesiska. W ogóle tutaj mamy inne oznaczenia, ląd rezerwowy, gdzie jest srebrne te. Ta góra przypomina mi tak jak w Biedronka się kupuje i to jest naprawdę dość, nie
nie, dość twardo. Te biedronkowe były jakieś twarde. Genesis, tutaj mamy osłona systemu, to jest podstawa, a tu jest rezerwa. Rezerwa jest na srebro, podstawa jest na złoto, ale szukam gramatury i powiem wam, że nie widzę. Jest tylko jeden wielki, duży napis NWP, ale gramatury kompletnie nie widzę. Dobra, zrobię krótką cięcie, jak znajdę, to wam powiem. Jak to mówią, choćby się zastrał goł na róg stodoły, nigdzie tutaj nie widzę gramatury w internecie, tak na szybko przeleciałem przez w telefonie i też wszędzie jest podane, nawet w tych nowych gramatura, znaczy nie w nowych, tylko w tych starych, wszystko podawali i gramatura no name. Ceny za takie wyrzutnie w internecie za nowe chodzą po 400 zł, ale to już jest kompołdzik, dzielone jest na pół. A tu jest NWP, no zobaczymy, jestem cholernie ciekaw i jestem z jednej strony bardzo zadowolony, że trafiła mi się w ręce wyrzutnia z NWP, która podbijała serca piromaniaków. I zobaczymy, czy podbije moje, czy to faktycznie ta wyrzutnia zrobi robotę, czy też nie. A i taka ważna informacja, to jest etykieta z informacją dla szwabków i dla niemców to jest klasa czwarta. Zresztą zobaczycie z bliska, jak będę przejeżdżał kamerą, może wy gdzieś dostrzeżecie kaliber. Jeśli jakiś stary piromaniak wie, ile ona miała neku, niech napisze, a ja postaram się przypiąć jego wypowiedź. Chyba, że będzie dużo tych wypowiedzi, no to w którymś wybiorę. Dobra, widzimy się zaraz na odpalaniu. Dobra, odpalaj, triplex! Leci najpierw triplex. Kosteczka, dynamiczna, hukowa. Odpalajcie teraz kometę. Fajna kosteczka. Myślałem, że lepszy będzie ten efekt Titanium Salut. To takie pyk, 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 pyk. I to efekt Titanium Salut, i to efekt takie pomieszanie kundla z wydrą, ale fajna w miarę. Dobra, dawaj oceana z komety. No, takie 7 z plusem zasługuje. Teraz kometa India. Pierdzieloniutka. Co? Ładna. Ładna, ładna. Dobra, poczekajcie sekundę. Bo mi szkiełko. Dobra, odpalaj. Odpalaj Genesis teraz. Ta słynna Genesis na NWP. Zobaczymy. Powiem ci, brak mi słów, już wiem, co ludzie, starzy piromaniacy czuli, jak ją odpalali. Ładne efekty, fajnie seriami waliła, efekty długo się utrzymywały, sztos, sztos, do pokazu, jak znalazł. Dobra, idziemy, zapytać się, jak tam oceniają, jak tam, prezes, jak oceniasz? Ale ogólnie, wyrzutnie, po kolei. Pierwsza.
Tylko głośniej, głośniej, bo to wiesz. Pierwsza hukowa, no. Jeżeli komuś się podoba, okej. Okay. Ale to jest to super, ta kometa 7. Jest fajna. No. Mi się ta podobała. Bo to pierwsza to chyba podychy. Hukowa była. Mi się ta Indian Ocean podobała, też no. Była bardzo fajna. Indian Ocean fajna, no i Genesis też fajna. Genesis dycha, Indian Ocean dycha, triplex na siódemeczkę. A wam jak? O, patrz, atencjusz. Muszę się wyróżniać. Daj to do Najty, dzieciaki, nie? Benek, daj do Najta Kaziowi. Benek, daj to do Najty, dzieciaki. No muszę się wyróżniać, no co? No, to byłoby na tyle. O, poczekaj. Ale Genesis bardzo fajna, podoba mi się. Tak. Jak atencjusz to... O! Nie nagram tego jeszcze raz. Kurwa. To na razie. Ile?